Witajcie w kolejnym odcinku Programu co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o zebrze na Marsie, trzecie wywołującym wybuchy gwiazd oraz jasnej komecie na niebie. Zaczynamy od Marsa. Łazik Perseverance wylądował na Marsie w 2021 roku w kraterze Jezero. Zdaniem naukowców krater ten mógł w przeszłości być ogromnym jeziorem. W tej chwili Łazik wspina się na szczyt jednego z grzbietów tego krateru. W trakcie tej spinaczki kamery zamontowane na łaziku uchwyciły dziwną skałę o strukturze przypominającej paski zebry. Skałę tę nazwano Freya Castle. Łazik zbadał ją przy użyciu kamery Mastcam-Z. Skała ta ma około 20 cm szerokości oraz posiada wyróżniający się wzór naprzemiennych biało białoczarnych pasków. Według naukowców zajmujących się misją Perseverance jest to pierwszy raz w historii badań Marsa, kiedy natknięto się na tego typu skałę. Jest to najprawdopodobniej skała metamorficzna, podobna do np. marmuru występującego na Ziemi. Ponieważ wokół tej skały nie znaleziono innych podobnych skał, możliwe, że w przeszłości przemieściła się ona do tego miejsca. Mogła ona spaść wzdłuż stromego zniesienia krateru jezero, na którym obecnie znajduje się Perseverance. Oznaczać to może, że w miarę jak łazik będzie dalej spinał się na szczyt grzbietu krateru, będzie on znajdował coraz więcej tego typu skał. Jeśli tak się stanie, będzie on mógł również zbadać dokładniej te interesujące skały i dowiedzieć się skąd one pochodzą. Równie tajemniczy jak skała Freya Castle jest fenomen zaobserwowany przez astronomów przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Gdy teleskop Hubble spojrzał w kierunku galaktyki M87, ujrzał rozchodzący się z jej jądra jet materii. Jet ten pochodzi od materii, która wyrzucana jest przez supermasywną czarną dziurę z centrum galaktyki M87. Tej samej supermasywnej czarnej dziury, której zdjęcie w 2019 roku uchwycone zostało przez globalną sieć radioteleskopów Event Horizon Telescope. To, co widzimy na zdjęciu, to materia znajdująca się w dysku akrecyjnym wokół czarnej dziury. Materia ta powoli opada na czarną dziurę. Naładowane cząsteczki z dysku mogą zostać porwane przez skręcone pole magnetyczne czarnej dziury i następnie wyrzucone w przestrzeń kosmiczną z okolic biegunów czarnej dziury. Materia z jetu porusza się z prędkością bliską prędkości światła i rozchodzi się na ogromne odległości. Niektóre dżety są dłuższe niż galaktyki, z których pochodzą. To, co zdumiało astronomów przeglądających zdjęcia galaktyki M87 wykonane przez teleskop Hubble'a, to to, że wzdłuż jetów dochodzi do większej ilości wybuchów gwiazd nowych niż w innych regionach galaktyki. Do wybuchu nowej zachodzi w układach podwójnych, w których jedna gwiazda jest białym karłem, czyli pozostałością po śmierci gwiazdy podobnej do Słońca, natomiast druga jest czerwonym olbrzymem, czyli gwiazdą, która znajduje się w końcowych etapach swojego życia. W układach tych materia z czerwonego olbrzyma ściągana jest przez białego karła. Gdy masa materii ściągniętej na białego karła przekroczy pewną granicę, w materii tej dochodzi do zapoczątkowania reakcji fuzji termojądrowej i następuje wybuch. Sam biały karzeł jest w stanie przetrwać ten wybuch, jedynie traci on dotychczas zgromadzoną materię. Po pewnym czasie od wybuchu proces ten następuje od nowa. Z obserwacji wykonanych przez teleskop Hubble wynika, że w galaktyce M87 tego typu wybuchy następują dwa razy częściej w okolicach jetu, lecz nie w nie samym niż w pozostałych regionach galaktyki. Zespół naukowców z Uniwersytetu Stanforda, analizując zdjęcia galaktyki M87 wykonane przez teleskop Hubble, nie jest pewien, co dokładnie może odpowiadać za tą zwiększoną częstotliwość wybuchu gwiazd nowych. Możliwe, że jet w jakiś sposób spycha wodór w stronę białego karła, np. poprzez ciśnienie promieniowania emitowanego przez jet. Możliwe również, że jet ogrzewa gwiazdę towarzyszącą białemu karłowi, tym samym powodując zwiększony przepływ materii z gwiazdy na białego karła. Lecz z wyliczeń przeprowadzonych przez naukowców wynika, że tego typu ogrzewanie byłoby niewystarczające, żeby spowodować ten efekt. W swoich obserwacjach teleskop Hubble zaobserwował 94 wybuchy gwiazd nowych w galaktyce M87, przy czym był on w stanie zmieścić na jednym zdjęciu jedynie 1 trzecią galaktyki M87. Średnio raz dziennie wybucha jedna gwiazda nowa w galaktyce M87. W najbliższym czasie może nastąpić wybuch gwiazdy nowej w naszej galaktyce w kierunku zbiory Korony Północnej. Gdy dojdzie do tego wybuchu, przez kilka tygodni będziemy mogli zaobserwować nową gwiazdę na niebie. W tej chwili natomiast możemy podziwiać na niebie zupełnie inny spektakl. Kometa C2023A3 Cuxinian Atlas jest w tej chwili widoczna gołym okiem na niebie chwilę przed wschodem słońca. W tej chwili znajduje się ona niedaleko gwiazdozbioru panny. Po 9 października będzie ona widoczna po zachodzie słońca. Lecz możliwe, że nie jest to jedyna kometa, którą w tym roku będziemy w stanie obserwować gołym okiem na niebie. 27 września system Atlas, asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, wykrył kometę zbliżającą się do Słońca w odległości około jednej jednostki astronomicznej od Słońca. Jednostka astronomiczna jest to średnia odległość z Ziemi do Słońca. Kometa ta została nazwana tymczasowo A11BP7I. Należy ona do grupy komet muskających Słońce. Komety tego typu przylatują niezwykle blisko Słońca, mogą się do niego zbliżyć na odległość zaledwie 50 tysięcy kilometrów. Tak niewielka odległość od Słońca oznacza, że komety te przechodzą przez dolne warstwy korony słonecznej. W wyniku tak bliskiego przylotu obok Słońca większość z tych komet ulega rozpadowi lub całkowitej destrukcji. Kometa A11bP7i powinna być widoczna gołym okiem na niebie na przełomie października i listopada. Możliwe, że będzie ona jaśniejsza od Wenus, a nawet widoczna za dnia. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.